Przyjechaliśmy tu, nowy nabytek przyjechał do Stacha. Kosiarka bijakowa Stark. Tutaj macie tabliczkę. Rok produkcji zeszłoroczna. No i będziemy próbować ją ściągnąć jakoś. No i dobra. Ty. Ale słuchaj, nie wytrzyma, patrz, nie wytrzyma za to. Jakbyś wziął w czterech punktach, czy to masz dwóch? No to tu by trzeba, na środku. Ale jak to zaczepić? Trzeba by zmieść te widły, widły ustaw na złóż jedno, żeby było mniej więcej na tych ząbkach. Na jednej widle? Chyba da radę. No chyba da radę, no chyba, że no nie wejdą ci dwie tam. No właśnie. O to się rozchodzi, no nie? Co, Lili? Jest i krówka. Duba. Dobrze. No i się udało rozpakować. No i się udało. No i co, dało radę? Dało radę, tylko się przesunęło, bo trzeba było od razu przesunąć. Nie, no to dobra. Mam nadzieję, że ten... Mamy na ziemi. Młotków jest. Nie? No jest, no. Mało gniatający jeszcze. Potęga. Trzy paski takie. Ząbkowane. Ząbkowane. Dobra, no. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z nowego nabytku, jakim jest kosiarka bijakowa firmy Stark KM175, czyli szerokość robocza 175 cm, młotkowa. Co tutaj mogę wam jeszcze powiedzieć? No tutaj jest na trzy paski klinowe, rowkowane. Ostatnio została zakupiona, nie było bardzo ją kiedy przetestować. Trzeba ją jeszcze złożyć w zestawie, dodatkowo wałek WOM, i pozakładamy sobie osłony, wieżyczkę skręcimy i będzie pierwsze uruchamianie, z tego względu, że chcę ją przetestować w ziemniakach, bo delikatnie już tam te chwasty przerosły i spróbuję tak delikatnie je ściąć. No nic nie pozostaje, jak po prostu rozebrać tą konstrukcję transportową i będziemy ją uzbrajać w elementy, które pozwolą nam zaczepić ją do ciągnika.
to, że zabieramy się za odkręcanie śrubeczek. Odkręcanie ze śrubeczek. Ładne śrubeczki przydadzą się. Jeszcze będzie ten. Jak to się mówi? Materiał do rzeźbienia. Trochę u nas popadało. Także jest możliwość wykonania jakiejś orki. Taką będę chyba robił. Prawdopodobnie wieczorem. Ale chcę przygotować ziemniaki, bo ma być akcja wykopki. Ma być akcja wykopki w tą sobotę, która będzie. Dobra, ja sobie tą paczuszkę, że tak powiem, rozbiorę i widzimy się za chwilę, jak będziemy montować elementy do kosiarki. Jak to teraz wziąć, przykręcić? Zara, porysujesz. Będzie po robocie. Dobra, szybko, 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 łap to. No jak się wpierdzieliła? Śrubki, podkładki. Dobra, zamontuję to i widzimy się za chwilę. Dobra, wieżyczka jest już przymocowana. Teraz zostało przesmarować jeszcze punkty smarne. A więc tutaj... Damy smaru. Tutaj nie trzeba. Tu nie trzeba. Wyszło, nie wyszło. Damy jeszcze. Gites.
Dobra. Na razie tak niech będzie. Mamy. Mamy ją. Teraz te naklejki może zakleję jakoś gdzieś tutaj. Wezmę sobie ściereczkę czystą i odtłuszczę i ponaklejam te naklejki. I widzimy się za chwilę, jak podłączymy ją pod traktor. Dobra, jest. Kosiareczka już podpięta. Jest ze mną Piotruś. Padł na testy. Niestety wałek jest inny niż ten oryginalny, który był do kosiarki, bo za długi jest. Założyliśmy po prostu taki na testy. Mamy do obkoszenia ziemniaki. I zobaczymy, jak to będzie się prezentować. Ogólnie już uruchomiliśmy ją. Jak na ten moment jest wszystko ok. Trzeba by ją chyba jeszcze wypoziomować troszeczkę, nie? Jeszcze trochę podciągnąć chyba. Tak delikatnie krzywo. No, podciągniemy jeszcze tutaj i jedziemy testować, zobaczymy, jak to będzie się sprawywać. Tak, weź no, Piotruś, przejmij kamerkę, coś dopowiedz, a ja... No niestety z transportu nie było nagrywki ze względu na to, że zapomniało się wziąć kamerki, a telefony na tyle słabe, że no nie da rady nagrywać i dlatego dopiero prezentację macie teraz, ale trzeba działać. No już więcej nie możesz. Zaraz zobaczymy, jak to się rozkręca. Dobra, ja tu... Większa trawa, to ładnie widać, że kości. Tak to chodzi, żeby troszkę łatwiej było kopane. Jesteśmy u znajomego. Widzicie takie ziemniaki porośnięte, a zobaczcie, jak się fajnie kosi. Także kosiarka daje radę, jak na te kawałki, które zrobiła. Jestem bardzo zadowolony z niej. Świetnie sobie daje robotę. Jak wszystko jest ok, że tak powiem. Oby tak dalej, nie? Trzeba obić przede wszystkim. Ja u siebie już zrobiłem teraz. No tutaj skończę. Jedziemy orać. Jedziemy orać. Piotruś jest ze mną. Kawaler do wzięcia, także kobitki, bierzcie się za niego. Niebieskiego koloru to było. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba z nowego nawyku i
mojego testu w polu w moim imieniu i Piotrusia. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale rolnikowo.pl. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!